najbliższym czasie trzy bardzo oczekiwane przez rolników nabory wniosków. Dwa o charakterze premiowym, jedno o charakterze inwestycyjnym. Tak od początku w chronologicznej kolejności restrukturyzacja małych gospodarstw. To jest to działanie, które dedykowane jest głównie małym gospodarstwom. Działanie, jak powiedziałam, o charakterze premiowym, a więc dość łatwym, prostym, jeżeli chodzi o konstrukcję wniosku i potem sposób rozliczania. Dedykowane ono jest głównie małym gospodarstwom, które chcą zmienić coś w swoim funkcjonowaniu po to, żeby poprawić również aspekt konkurencyjności w małym gospodarstwie, które przychodzi im prowadzić.